Podoba mi się ta dwuplanowość. O Jezus Maria, czy tam się wyczołguje człowiek? Dziewczyna, która ci się podoba. Jej stary. Jej brat, jej ex, ty. Cześć, witam wszystkich z tej strony Prozura. Dzisiaj zobaczymy, czy artyści są śmieszni po raz kolejny, ponieważ nagrywamy przegląd Discorda, czyli przegląd grupy. Zobaczymy, jak wykazaliście się w memach, jak wykazaliście się w fanartach, jak pokazaliście swoją własną kreatywność na kreatywności. No i jestem ciekaw, kurczę, co znajdziemy śmiesznego na memach, bo tam podejrzewam, że będzie kosmos. Ostatni przegląd Discorda był chyba z 2 albo nawet 3 tygodnie temu, ile dobrze pamiętam. Więc kawałek czasu minął i zobaczymy, czym to się je. Jeżeli jesteś tutaj nową osobą, zachęcam cię do zostawienia subskrypcji na tym kanale, ponieważ kontent rozrywkowy przeplata się tutaj z poradnikami, które będą, myślę, że w sobotę, ponieważ w sobotę będzie poradnik do tego, jak narysować zwektoryzowaną, kartonową czy kreskówkową twarz albo portret, po prostu, jak stworzyć kreskówkowy portret. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, ale zobaczycie, jak tworzyłem podobne awatary dla raperów czy dla youtuberów bardziej znanych, które doskonale znacie. Na 100k robimy konkurs na ponad 10k złotych. Ja powiedziałem, nie będę oszczędzał na was. Tak jak na filmie widzieliście, na 100 tysięcy robimy ogromny konkurs, lecimy do końca wakacji po 100k. Jeżeli też się roztapiacie tak jak ja od softboxa, to dzisiaj przypinam serduszka za hashtag roztapiam się, ale piszcie coś też kreatywnego, bo zauważyłem, że same hashtagi są wychwytywane jako spam i ja tego po prostu nie widzę. No i na koniec, tak czysto YouTube'owo, zapraszam was jeszcze na Instagrama, ponieważ dobijamy już do 10 koła, niedługo będą nowe projekty. Na Instagramie też się dużo rzeczy pojawia, których nie pokazuję na YouTubie, bo są tam zlecenia. Ostatnio robiłem takie maskot logo, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. Zapraszam, a teraz lecimy bezpośrednio do Discorda, do którego link macie też w opisie i w przypiętym komentarzu. Spieszmy się kochać youtuberów, bo tak szybko topnieją. Masakra. Dzisiaj nie będę sprawdzał, nie będę nic mówił na generalu, ponieważ jest 1700 osób online i obawiam się, że to byłby za duży chaos. Zaczynamy chyba dzisiaj kulturalnie od fanartów, potem pójdziemy na memy, żeby skończyć na kreatywności, więc lecimy. A grubo wchodzi Queries z pierwszym fanartem, który jest po prostu bezbłędnie narysowany. Powiem ci szczerze, widziałbym to jako plakat z tyłu. Ja sobie to zacznę zapisywać i będę chyba z tego robił niedługo jakiś kolaż, bo to naprawdę jest za dobre to wszystko. No, rozwalacie mi głowę, nie? Bardzo dobre, podoba mi się bardzo. Tutaj widzę adaptację tego samego od Gullivera, tylko z kostkiem, okej. Podoba mi się kubek. W ogóle śmieszne jest to, że zrobiliśmy z tego kubka po prostu za parę złotych taki, kurczę, znak kanału, że to jest bezbłędne. Ja myślę, że takie koszulki będą się musiały pojawić i gadżety bezapelacyjnie. Tutaj od Danpo taki trochę anime styl widzę. Bardzo wielkie oko mam, bardzo przyjemne, dziękuję bardzo. Od Milkę mamy destrukcyjny świat z motylkami, kwiatuszkami i Prozurę z kawą, w ogóle się nie przejmujący niczym. Podoba mi się ta dwuplanowość. O Jezus Maria, czy tam się wyczołguje człowiek? Nie wnikam w historię, cieszę się, że jest moja bluza, podoba mi się bardzo. Założyłbym ją, ale po prostu jest, nie, jest ultra za gorąco na bluzę, sorry, ale wszystkie fanarty będą w niej, gwarantuję. Tutaj od Yuri mam po raz kolejny pracę, w której jestem dziewczyną, tylko mam krótkie włosy. Po raz kolejny jest, te baloniki fajnie dodają kontrastowo kolor z tą żółtą, już złota, po prostu ta złota bluza jest takim charakterystycznym, co jest? Charakterystycznym, kurczę, znakiem tego kanału, Henio. Na czym ciągle eksperymentuję ze stylem, but here it is. Bardzo dobre. Czy to jest demon z kawy, który się jakby rozlewa z tego kubka? Tak trochę wygląda, taki smok, nie? Jakby kolorystyka jest zachowana. Troszkę dziwnie to wygląda, ale widzę zamysł. Jakby ja po prostu jestem tutaj za... Strasznie mi się podoba to, okej? Okay? To jest... Zapisuję. Dzisiaj widzę bardzo dużo dobrych prac. Wow! Dzisiaj wraz z Prędki Piotr połączyliśmy siły i zrobiliśmy takiego fanarta. Prozu w okularach. Gdybym ja miał taki zarys szczęki, może za 3 miesiące, jak trochę schudnę, to może jest szansa, okej? Okay? Bardzo ładnie, zapisuję. Ale jest jedno, co warto poprawić, patrzcie na to. Na oko w porządku, cyk, cyk, cyk. I teraz jest idealnie. Dziękuję bardzo. The 8, bardzo przyjemne. Myślę, że nawet na emotkę by się nadawało. Ej, kurczę, dobre, to jest bardzo fajny styl, taki trochę sansowy uśmiech, nie? Ale podoba mi się. Wow, Grosik Gosiek, to jest konkret. To leci na Instagram. Bardzo ładnie. Jezu, ja mam jeszcze kilka prac zaległych z Instagrama, które się zagubiły, ale wiem, że mi się przypominaliście na Instagramie, żebym postował te prace, więc spokojnie one wszystkie nadejdą. To wrzucam koniecznie, bo jest... Ależ mi się podoba. I nawet kształt buźki mam podobny. No, w końcu ktoś mnie narysował jako grubacka. Jest pięknie. Straszne jest to, jak podobne spodnie mam w tym momencie na sobie. W sensie, no nie podniosę wam syry, ale mam naprawdę... Od Pimienki mam Prozura na chmurce, słuchajcie, no kurczę, tak to ja sobie widzę za światy, tak to bym sobie chciał wymarzyć, nie? Jeszcze jest mała myszka na trawniczku, o mój Boże, jak słodko. Masz ciekawy styl cieniowania, w sensie jest to takie rozmazane, troszkę jakby brudne, bo jeszcze ci brakuje wyprowadzania kształtów i tego, żeby to było... W sensie, przy takim stylu musimy zawsze dbać o to, żeby potem małym pędzelkiem dodawać jednak te ranty i te bardziej mniejsze, twardsze elementy, żeby było bardziej... Żeby bardziej zarysować kształty, żeby to po prostu było ostre finalnie, nie? Trudny styl, ale bardzo mi się podoba. No nie wygląda to brudno, wygląda to przyjemnie. Spoko. Tylko chyba czarnym było cieniowane, co jest średnio dobrym pomysłem. Spróbuj cieniować trochę bardziej brązami i będzie dużo lepiej, nie? Skrzydła są spoko pocieniowane, bardzo. Włosy też mi się podobają.
Od Nerkona mamy, inspirowałem się kapitanem Bombą. Ten być. Kurczę, mogłeś jakby z tego kubka i z tego piórka zrobić jakiś rodzaj blastera, wtedy byłoby jeszcze lepiej, ale naprawdę bardzo dobre. Tutaj Piotr zrobił redraw, kurczę, prawie już półroczny, więc no, niezły progres. Bardzo wyblakłe kolory masz, ja zauważyłem już w kilku twoich pracach. I z JoJo reference, jeszcze mam Stay at Home, jak jeszcze była ta cała faza, więc no, masz troszkę wyblakłe kolory, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocny progres. Spoko, idź w tym kierunku dalej. Wow, to jest bardzo dobre. O kurcze, i to mysza ma moją bluzę, więc to jest świetne, to też idzie na Instagram. O Jezu, dzisiaj dwie prace na Insta wrzucamy. To jest genialne, kurcze, dziękuję bardzo. Bardzo dobre. Mały tip dla was, ja mam czarne oczy, ja nie mam mocnych źrenic, od jakich cholera wie. Ja tylko biję kawę, okej? Po prostu mam czarne oczy, w sensie serio. Mam tak ciemnobrązowe oczy, że mam wręcz czarne ślepia. I jeszcze jak mi bije światło, to tego w ogóle nie widać. Ja mam czarne oczy i tyle. Także rysujcie mi czarne oczy, będzie dużo lepiej. Ale to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre i wybitnie dobre. I Jay Jerry narysował mnie jako kurczę super bohatera. Widzę, z takim wielkim piórem. I czy to jest animacja? To się rusza, mamy gifa. Własnego, personalnego gifa. Prosty, ale dobrze wykonany, podoba mi się. Tu jeszcze od Blue Sky'a, poza zaczerpnięta z gry Overwatch, chodzi o żołnierza 76. Bardzo dobre, fajnie, podoba mi się, jak chce rysować spodnie. I te skiety, takie typowe polskie skarpety z właśnie okręgiem napiętej na palce, nie? Salute to you, my friend. O, tu mam od Jagutsona coś outside the box. To są prawdziwe ziarna. Poczekaj, bo głupieje. Bo tutaj piszą mega te ziarna kawy nigdy. Wyglądają jak prawdziwe. Nie no, to chyba są Jeżeli to jest zrobione z jakiejś plasteliny, modeliny, albo jakby nie wiem, jest to cokolwiek innego, to jest naprawdę bardzo dobra robota, jeżeli to są po prostu ziarna kawy. Ale nie no, niemożliwe, żeby jedno było wielkie, a drugie takie malutkie. W sensie, jest to możliwe, ale jest to strasznie niespotykane. Dziękuję, jakby bardzo tematycznie do kanału, nie? O mój Boże, i tym możemy skończyć. Pink Wipes. Prozura jako świnka morska. Jak mi się podoba to, jak zarysowałaś mi czuprynę i tę brudkę. Trzy prace na Instagram jednego dnia. Cała linia dzisiaj, po dzisiejszym odcinku. Pewnie już widzieliście to wcześniej na Instagramie, bo dzisiaj to wstawię. Ale cała linia będzie z ludzi właśnie z Discorda. Jeżeli chcecie się też znaleźć, to po prostu wbijajcie na Discorda. Piszcie, po wbiciu 5 levela możecie postować swoje prace i być po prostu nagrodzeni i wyróżnieni w przyszłości. Nie no, kozak, to mi się bardzo podoba. I myślę, że tym akcentem kończymy. Ja sobie to pobieram, a my kulturalnie i z całą parą przechodzimy na memy. Wrócimy sobie od tego momentu, gdzie są szablony. Więc już widzę, że są bardzo dobre szablony. Zobaczymy, z czym to się je, zobaczymy na co was tym razem stać. Jay Jerry rzucił klasykiem, czyli normalny puls, brak pulsu, prozurę pisze pod moim rysunkiem. To już się powtarzało parę razy, ale dalej jest tak samo adekwatne. I tak, to od Skajusia, to było długo moim awatarem. Fioletek wylatuje z serwa, ja... To jest tak dobry i zły zarazem Photoshop, że to jest przecudowne. Nie wiem, kto to finalnie wymyślił, jako pierwszy wprowadził na serwer, ale... To jest naprawdę mega, to jest nasze nowe wyróżnienie, okej? Okay? Nie ma już tamtego. Wyróżnienie, jest teraz nowe. Ja właśnie nie wiem, czy to nie Fortune wymyślił, ale to musicie mi chłopaki dać znać, 70 reakcji. Dziewczyna, która ci się podoba, jej stary, jej brat, jej ex, ty. Dziewczyna, która ci się podoba, mnie niszczy po prostu. Rozurę najlepszy Jupiter, to już też widziałem parę razy. I ta kawa zamiast słońca, nie zwróciłem uwagi na to. Ej, tu już poszedł wkład w to, okej? Okay? To już jest quality meme, naprawdę to. Mamy coś od Syfka, aż kurde włączę słuchawki. Wiem, że Syfek grał coś chyba na flecie, tak mi się wydaje? No tak. Czekaj, czy ty Syfek to wrzuciłeś? Oczywiście, że Syf to wrzucił. Bardzo dobre. Akurat widziałem to nagranie, słuchałem tego i tak myślałem, że będzie nawiązanie do tego. Mamy konkret od Skajusia. Moja mama, kiedy zrobię coś głupiego, pogratulować tylko. A mina jest tak bezbłędnie dobra. To jest tak zwana podkowa smutku. I cyk. No niestety boty nam się wyrąbały i... Aj no, może być problem, okej? Ale walczymy. Tak, to jest po prostu... Kto to wrzucił? Fortune. Siódmy, maskotka W4. U nas jest taki system działania. Dajmy warna pierwszego stopnia, jak ktoś broi, to drugiego, jak ktoś przegnie, to trzeciego, a na warna czwórkę się już wypada z serwera z banem permanentnym, ponieważ to już naprawdę trzeba mocno odwalić. Siódmy raz uniknął śmierci i mu odpuściliśmy, bo zrobił to głupio. Chyba właśnie, nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło. Dlatego ma W4 w niku. Po czym zacytował kogoś, kto mnie opingował, a zapingowanie mojej osoby, kiedy mnie nie ma na Discordzie, są warny. I w tym cytacie mnie opingował. To jest człowiek, który dwa razy uniknął po prostu spotkania z losem, nie? Więcej cię nie będziemy ratować, siódmy, pilnuj się. Obawiam się, moi drodzy, że to może być koniec naszych przygód. Wspaniałe to jest. Widzę, że Ananas follow upował, stanie się na serwie legendą poprzez pomaganie innym i częste pisanie. Dostanie 5 wardów i przeżycie tego.
No, siódmy jest mikrolegendą teraz w tej chwili. No już do szóstki raczej nie dobijesz człowieku, chociaż... Nie podpuszczam cię, ale Jay Jerry, mem raczej dla wspierających. Prozu na filmach, prozurę grając w LoL. To jest pytanie, zaprzeczyć czy być szczerym? To jest dobre od Fortuna. Raz zrobiłem wam mikro, to chyba parę dni temu, 2-3 dni temu, właśnie przy okazji robienia tych maskot logo, zrobiłem wam live'a na otwartym kanale głosowym. I robił też live'a ktoś inny, po czym no... Jakby większa część serwera oglądała mojego live'a. No jest to przykry mem, ale jest to prawdziwy mem, no jest to dobre. Nawet siódmy dodał, dobra, tym skończymy chyba. Siódmy dodał nawet mema o sobie. Warn, siódmy. Dobra, mamy dwa ostatnie od Sky'a, bo myślę, że to i tak długo trwa, mamy widz. Prozo, zrób mi banner, mam 8 PSC. Prozo, ale nie, widz. Widzę, że z ciebie też twardy negocjator. I niżej mamy ja, mówię, że dużo zapłacę, prozurę. Kolego, kupiłeś mnie ten jak paczkę żelków. Ale, no, co ja mam powiedzieć, to jest moja praca, come on. No i słuchajcie, dobrnęliśmy do końca memów i naprawdę, no, było tego trochę, więc lecimy jeszcze szybko na kreatywność. Nie wiem, ile trwa ten odcinek, jeżeli klasne i pojawimy się na kreatywności, to jeszcze jest. Jeżeli klasne i pojawimy się na końcu odcinka, przepraszam wszystkich na kreatywności. Wiedziałem to, jak można się wybawić przy tej serii, po prostu, serio, to jest tak, kurczę, śmieszne. O, Sanderka robi sobie, kurczę, pixel arty, no jestem pod wrażeniem. Fajne, podoba mi się, przyjemne, chociaż ten biały kolor na twarzy mógłby być trochę inny, bo no dziwnie, w sensie te brwi i tutaj ten, powiedzmy, wąs, tak, zlewa się delikatnie z okiem i z twarzą całą, delikatnie ciemniejsze. U, od Boileru mamy jeszcze taki casual. Bardzo dobra forma i bryła na twarzy. To jest dobrze zrobione, w sensie, wiesz co, ja nawet chyba nie potrafię do tego stopnia, bo to jest już taki, ni to kreskówka, ni to semireal, nie? Taki karykaturalny semirealizm, fajnie, ucho jakie, kurczę, głębokie, bardzo mi się podoba, to jest dobrze zrobione. Tu jest bardzo dobra znajomość brył, w ogóle wygląda jak Snoop Dogg, jeżeli to jest karykatura Snoop Dogga, to szacun, no. Aha, tu jest Snoop Dogg z teledysku, to... Brawo ja, ta mi się bardziej podoba, ciekawiej jest, serio. Fajnie dograne kolory, widać, że to chyba robiliście jako pierwsze. Spoko i fajnie, że to afro też jest takie kanciaste, bo to dodaje tylko charakteru i widać, że faktycznie pracujesz na bryłach. To jest bardzo dobrze zrobione, no. Szacun. Tutaj widzę, ktoś konkretną animację robi w animacie i pracuje na... Jak to się nazywało? V-cam. O, na V-camie pracujesz. Spoko, bo to jest do tego, żeby operować nie całym tłem i wszystko przesuwać, tylko tą kamerką sobie ruszacie, przybliżacie, oddalacie i możecie w ten sposób reagować na całą animację. To jest spoko, też z tego kiedyś zrobię poradnik. Powodzenia, bo widzę, że to jest konkretny projekt, no. Chyba madnessowy projekt, jeżeli wszystko robisz sam od zera, to... Mocny szacun. O, i tą słodką kaczuszką od Nowana możemy sobie zakończyć ten odcinek. Bardzo... Proszowska Art. Czy Nowan jest... Ale mam teraz... Jaki miałem powrót do przyszłości teraz w mózgu. Bardzo ładna kaczuszka. I po raz kolejny fajnie nadana forma. Jest to rozmazane. Trochę brakuje tutaj głębi przy tych piórach, bo to jednak powinno być przed tym, co jest tutaj na grzbiecie. Ale i tak... To jest bardzo dobra egzekucja. Bardzo dobra. Bardzo dobra. Mam nadzieję, że każdy jest zadowolony z każdej sekcji, którą pokazałem dzisiaj na odcinku. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, którą chcecie widzieć najczęściej. Czy memy, czy fanarty, czy kreatywność. Podobałbym ankietę, ale nie wiem, czy one jeszcze działają, bo chyba mam je wywalać, więc po prostu mi napiszcie w komentarzu, którą sekcję lubicie najbardziej. I cóż, jedynie to, że mam koszulkę oversize mnie ratuje, bo... Tak jak mówiłem, no spieszmy się kochać youtuberów, bo tak szybko topnieją. 30 stopni przy softboxie to jest coś, co uwielbiam. Dzięki za oglądanie. Jeżeli jesteś tutaj nowy, zapraszam cię na Instagrama, Discorda, do subskrybowania tego kanału, bo nas czeka ogromny konkurs, koszulki, wszystko. Ja byłem Prozurę, wy byliście wy. To są moi wspaniali wspierający, którym bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za wspieranie. Trzymajcie się, do zobaczenia w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 16:30. Cześć!